Po reklamie. Rano czas biegnie jakby trochę szybciej, to już prawie ósma, jest czwartek 1 lutego. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk. Daniel Obajtek, gościem Radia Z. Za chwilę i wiele pytań do prezesa Orlenu. Między innymi o jego dworek, gdzie fundacja ma wybudować korty i basen, ustaliło Radio Z. Podpisany i odesłany do Trybunału Konstytucyjnego. Wyjaśnimy, co dalej z budżetem. Minęła właśnie ósma. Korty tenisowe, basen, sala gimnastyczna i amfiteatr mają powstać w posiadłości Daniela Obajtka. Dworek w pomorskiej gminie Choczewo przekazał w użytkowanie Fundacji Handicap z Zakopanego. Przekazał na 40 lat, a fundacja zobowiązała się zbudować tam centrum rehabilitacyjno-konferencyjne. Po tym czasie, jak ustalił dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, fundacja ma oddać nieruchomość bez żadnych roszczeń. W ubiegłym roku Fundacja Handicap zwróciła się do Fundacji KGHM o dotację na remont dworku, ale prośba spotkała się z odmową. Daniel Obajtek nie odpowiedział na pytanie, jak ocenia poszukiwania funduszy na remont użyczonego, ale jednak jego dworku w fundacjach spółek Skarbu Państwa. Fakty są takie, że 4 lata temu fundacja z Zakopanego otrzymała od fundacji Orlen 200 tysięcy złotych, ale na całą swoją działalność. Założyciel fundacji z Zakopanego, Piotr Długosz, w 2023 roku pracował przez kilka miesięcy w norweskiej spółce grupy Orlen. Daniel Obajtek może mieć też problem z prokuraturą. Śledczy podejrzewają, że Orlen celowo zaniżał ceny paliw tuż przed wyborami. Mogło to narazić spółkę na szkodę w wielkich rozmiarach. Polska ma już budżet. Prezydent ustawę podpisał, ale odesłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Brzmi skomplikowanie, to wyjaśniamy. A konkretnie wyjaśni Anna Józefowicz. Aniu, po ludzku, co to oznacza? Rząd realizuje budżet, czyli są pieniądze na wszystkie planowane wydatki. Całość podwyżki dla nauczycieli, budżetówki, dodatkowe pieniądze na onkologię czy psychiatrię dziecięcą, a zmniejszone budżety Kancelarii Prezydenta albo IPN-u. Trybunał Konstytucyjny z Julią Przyłębską na czele ma 2 miesiące, by zbadać, czy nieobecność skazanych prawomocnie na ale ułaskawionych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika nie spowodowały, że budżet został uchwalony niezgodnie z konstytucją. I jak ten ruch prezydenta jest komentowany? W skrócie, rządząca koalicja, zażenowana zachowaniem prezydenta, zdeterminowana do dalszej pracy. Przypomina, że jak PiS przegłosował budżet bez ponad 200 posłów opozycji, to prezydent bez wahania go podpisał, a teraz brak 2 prawomocnie skazanych byłych posłów mu przeszkadza. PiS forsuje swoją narrację o więźniach politycznych, którzy, choć ułaskawieni, nie mogą wrócić do poselstwa. Tak samo jak PiS uważa tylko co czwarty pytany w sondażu Ibris dla Radia Z. Grubo ponad połowa twierdzi, że obaj panowie zdecydowanie nie są już posłami. Najważniejsza rozmowa poranka teraz w Radiu Z. Bogdan Rymanowski i jego gość. Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Witam serdecznie. Witam panie redaktorze, witam państwa. Panie prezesie, na początek krótka piłka do pana. Poproszę o odpowiedź tak albo nie. Czy Orlen powinien oddawać państwu więcej swoich zysków? Tak czy nie? Orlen oddaje, ponieważ Orlen miliardy płaci do budżetu państwa z danin i to jest wielka kwota. My oceniam, że to będzie ponad 70 miliardów w tym roku. Czyli nie. W tamtym roku. Czyli nie powinien więcej oddawać. Nie powinien oddawać. Wszyscy proporcjonalnie powinni oddawać tyle samo. Tak mówi nasz gość, tak odpowiada nasz gość. To jest także pytanie do państwa. Zapraszam naszych słuchaczy na stronę radioz.pl i zapraszam do głosowania. Panie prezesie, nie boi się pan, że pewnego dnia o 6 rano zastukają do pana smutni panowie z CBA albo policji? No jeżeli w Polsce będziemy mieć takie zwyczaje do człowieka, który zbudował, ja i cały zarząd, koncern, który jest dziś jednym z większych koncernów w Europie, koncern, który zarabia miliardy, koncern, który inwestuje miliardy, koncern, który ma bardzo wysokie ratingi międzynarodowe, koncern, który bardzo dużo środków przeznacza na zadania społeczne. Jeżeli takim ma być zwyczaj, że do ludzi, którzy podejmują decyzje, stukają służby, no to trudno. Proszę. Jest pan bardzo przygotowany? Panie redaktorze, na wszystkie możliwości trzeba być w życiu przygotowanym. Jeżeli tak też będzie, ja wiele w życiu przeszedłem, no będę walczył. Jestem człowiekiem walki, nie boję się. Uważam, że zostawiam koncern na bardzo dobrej, w bardzo dobrej kondycji finansowej. Ale prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem, w sprawie złamania prawa przy sprzedaży udziału w rafinerii gdańskiej oraz w sprawie rażącego zaniżenia ceny transakcji. Posłanka Pomaska twierdzi, że Orlen mógł na tej transakcji stracić nawet 4 miliardy złotych.
Czy mieliśmy do czynienia z przekrętem? Panie redaktorze, no wie pan, nie ma odpowiedzialności za słowo. Gdyby to było w każdym innym kraju europejskim, to pani posłanka byłaby zrujnowana do piątego pokolenia, bo to jest nic innego jak obniżenie wartości koncernu, obniżanie kapitalizacji koncernu, twierdząc takie słowa. Pani to Pomaska, nieprawda? To nieprawda, ale muszę, panie redaktorze, powiedzieć parę słów. Przy tej fuzji pracowało 24 podmioty międzynarodowe, banki inwestycyjne. Pragnę zaznaczyć wyceny międzynarodowych firm. Komisja Europejska, zgoda Rady Ministrów. Mało to. Akcjonariusze. Pani poseł zapomina, że bez mała 100% akcjonariuszy na Walnym, nie tylko Skarb Państwa, głosowały za tą fuzją, znając wartość aktywów rafineryjnych. Panie prezesie, pani poseł opiera się na raporcie NIK-u. Ten raport prezesa Banasia, czy kontrolerów prezesa Banasia jest dla pana, dla tej transakcji jednoznacznie krytyczny. Panie redaktorze, wiele raportów NIK-u jest krytycznych, ale uważam, i to nie tylko ja i ekonomiści, że NIK nie ma kompetencji, by kontrolować spółki kapitałowe. Nie ma takich kompetencji. NIK nie ma kompetencji? Nie ma, panie redaktorze, nie ma, bo tak się składa, że NIK jest powołany do kontrolowania środków publicznych. W Orlenie nie ma środków publicznych. Jest to spółka akcyjna. Ale są udziały Skarbu Państwa. Są udziały, ale Skarb Państwa ma to samo prawo, zgodnie z kodeksem spółek, jak każdy inny akcjonariusz. To dam panu przykład. Już parę razy dawałem. Gdyby Orlen kupił 1% akcji w Shellu, to NIK wszedłby do Shella? No nie. No panie redaktorze, i jeszcze jedno. Chcąc naprawdę skontrolować tą fuzję i mówić w ten sposób, to trzeba widzieć wszystkie dokumenty. To są tysiące stron dokumenty, tysiące ekspertyz, opinii, analiz generalnie. Poważny człowiek, poważny polityk nie feruje takich wyroków i nie obniża wartości spółki, tylko panie redaktorze, najpierw jest praca na dokumentach, wszystkie analizy, a później dopiero... Kontrolerzy NIK-u nie zobaczyli tych dokumentów, bo pan ich nie wpuścił do Orlenu. Panie redaktorze, ale ja nie mogę wpuścić kontrolerów NIK-ów do Orlenu, bo nie wpuścił do Orlenu NIK-u żaden prezes, bo złamałby nie tylko Daniel Obajtek, ale i poprzedni prezes. Zobaczymy, co zrobi pan i pański następca. Byłoby to złamanie, panie redaktorze, prawa. Tam, gdzie w Orlenie są pieniądze publiczne, typu rynek mocy, wpuszczamy NIK. Oczywiście. Ale tu, gdzie nie ma pieniędzy publicznych, są to pieniądze akcjonariuszy, NIK nie ma kompetencji. Ale mamy też słowa premiera Tuska. Bezdyskusyjnie straciliśmy miliardy. Oddaliśmy bardzo dużo władzy Arabii Saudyjskiej we współpracy z najbardziej proputinowskim politykiem Wiktorem Orbanem. Czy nie jest tak, że pan tylnymi drzwiami wprowadził na polski rynek Rosjan? Gdyby nie Arabia Saudyjska i nie ropa, to w Polsce już pół samochodów nie jeździłoby w 2019 roku z racji tego, że był kryzys chlorkowy i przez 46 dni nie płynęła ropa rosyjska. Gdyby nie ropa z Arabii Saudyjskiej w czasie wybuchu wojny, to polskie rafinerie i nie tylko polskie przestałyby tak naprawdę pracować. Nie było alternatywy? Panie redaktorze, zaraz dojdę do tego. Natomiast panie redaktorze, mówiąc szczerze, nie. To wcześniej oddano zarówno bez mała 100% udziału ropy i gazu było z kierunku rosyjskiego i umowy były podpisywane z firmami rosyjskimi za czasu poprzedniego rządu Platformy. Natomiast panie redaktorze, jeżeli chodzi o współpracę, to nie tylko z Rosją współpracuje Arabia Saudyjska, ponieważ jest w OPEC. Arabia Saudyjska jest największym producentem ropy na świecie i współpracują poprzez OPEC, jak i wiele innych krajów. Ale jeżeli szukamy ludzi współpracujących z Rosją, to naprawdę zobaczmy naszych sąsiadów Niemców. Czy nie współpracują, czy nie sprowadzają nawozów, czy nie sprowadzają różnych rzeczy, choćby poprzez Turcję z kierunku rosyjskiego, czy Francuzi nie współpracują. Panie prezesie, parę miesięcy temu zapowiedział pan w radiu RMF, że jeśli wybory wygra opozycja, to pan odejdzie sam, bo ma pan, to jest cytat, swój honor i swoją godność. Donald Tusk rządzi już półtora miesiąca, a pan wciąż jest prezesem. No widzi pan, panie redaktorze, dziś jest Rada Nadzorcza, oddałem się w dyspozycję Rady Nadzorczej. Sądzę, że dziś będą w tym zakresie pewne ustalenia. Co to znaczy, że się pan oddał do dyspozycji? Czy to znaczy, że pan złożył rezygnację? Panie redaktorze, to jest spółka akcyjna. Mogę tylko tyle powiedzieć, że oddałem się do dyspozycji i dziś będzie decyzja Rady Nadzorczej. To ja zapytam inaczej. Czy oddanie się do dyspozycji oznacza podanie się do dymisji, czy nie?
Panie redaktorze, dziś będzie decyzja, bo jest to spółka akcyjna i mogę tylko komunikować się poprzez relacje inwestorskie i poprzez informację, która jest informacją wrażliwą. Mogę tylko tyle powiedzieć, że oddałem się do dyspozycji. Czyli jest możliwe dzisiaj, że Rada Nadzorcza pana odwoła? Panie redaktorze, dziś będą podjęte decyzje. Ale jeszcze raz... I to jest sprawa honorowa, dziś będą podjęte decyzje. Czyli dopuszcza pan możliwość, że dzisiaj zostanie pan odwołany, czy też dzisiaj pan poda się do dymisji? Wszystkie warianty są w grze. Od wyborów minęło już 3,5 miesiąca. I pytanie jest właśnie, dlaczego nie zrealizował pan swojej deklaracji? Bo jestem odpowiedzialnym człowiekiem, panie redaktorze, i tak się składa, że Orlen to nie jest jakiś mały grajdoł, gdzie można w każdej chwili otrzepać marynarkę i wyjść. Orlen jest to spółka, która ma praktycznie 350 miliardów przychodu, liczne kontakty, inwestycje i oddanie tak naprawdę władzy nastąpiło na przełomie roku. Jeżeli nastąpiło na przełomie roku, panie redaktorze, to jest pewna odpowiedzialność moja za zamknięcie choćby roku, za zamknięcie budżetów, za skończenie kwestii inwestycyjnych, i tak też zrobiłem, ponieważ to my jako Orlen zwołaliśmy walne na 6. No właśnie, redaktorze. A czy pan sobie wyobraża bycie prezesem Orlenu po 6 lutego, kiedy nie. będzie walne zgromadzenie? Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie. Czyli albo pan na pewno nie zostanie odwołany, sobie. Albo pan zgłosi dymisję, tak? Dokładnie tak. A wystartuje pan wtedy na posła do Parlamentu Europejskiego, jak pan będzie już wolnym człowiekiem? Ale panie redaktorze, w ogóle nie ma mowy jeszcze na ten temat. Teraz po drodze są wybory samorządowe. Ja w ogóle nie rozumiem tej przestrzeni medialnej. A media spekulują, że jest pan dogadany z prezesem Kaczyńskim i wystartuje pan z jedynki z Podkarpacia. Wie pan co, już mam dość tych spekulacji, bo jeszcze parę lat temu co roku jestem nominowany na jakieś stanowisko non-stop, więc pragnę zaznaczyć, że mam non-stop jakieś pytania w tym zakresie. Nie było w tym zakresie żadnej rozmowy. A na wójta Pcimia pan nie startuje? Nie, nie startuje. To co pan będzie robił? Panie redaktorze, no już wie pan, zastanawiam się. Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN. Słucham? Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN. Ale mówi pan poważnie, czy pan żartuje? Żartuję. Aha. No widzę, że poczucie humoru z rana u prezesa bardzo duże. Panie prezesie, to wobec tego krótka piłka, odsłona numer 2. Chciałbym zostać prezesem PiS-u, tak czy nie? Nie. Prezesi spółek Skarbu Państwa tylko z konkursów, tak czy nie? Nie, bo to jest fikcja. Bo to jest fikcja, konkursy to fikcja. Panie redaktorze, tak. Niektóre tak. Elektryki, mówię o samochodach, nie mają przyszłości, tak czy nie? Głębokie westchnienie. To nie jest zero-jedynkowo. Czy państwo słyszeli? Jest transformacja, więc wszystko ma przyszłość. Również elektryki, również samochody, które będą napędzane wodorem i również samochody, które będą napędzane paliwem syntetycznym. I mamy odpowiedź już naszych słuchaczy. Ona jest odmienna od pańskiej. Czy Orlen powinien oddawać państwu więcej swoich zysków? Tak uważa 81% uczestników tej sondy. Nie, tylko 19%. Gorący komentarz, a także więcej na temat Fundacji Handicap w części internetowej. Zapraszam państwa na rozmowę z Danielem Obajtkiem na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Ale pociągnijmy jeszcze ten wątek startu, bo rozumiem, że nie będzie pan kupował TVN-u, a jakąś inną telewizję. Zrobi pan telewizję dla Prawa i Sprawiedliwości, bo prezes Kaczyński mówił, że będzie taka nowa telewizja. Ale nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał, to pan, proszę pana prezesa się zapytać. A gdyby prezes temat. Poprosił pana panie jako redaktorze, fachowca, menadżera. Nikt mnie nie poprosił, nie jestem fachowcem do końca od mediów, ale nikt mnie o to nie poprosił. No kupił pan Polska Press. Tak, ale niejednoosobowo zarządzam firmą, panie redaktorze. Czyli nie wyklucza pan startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Panie redaktorze, nie było na ten temat mowy. Ale nie wyklucza pan. Nic nie można w życiu wykluczyć. Czyli wszedłby pan w politykę? Panie redaktorze, nie podjąłem żadnej decyzji w tym zakresie jeszcze. Któryś raz powtarzam. Co pan czuje, jak pan słyszy o sobie taki przydomek o sobie? Don Orleone. Nie wiem, a może, wie pan, nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Ale to
panu jest przykro, czy pan się nie, cieszy? Nie, panie redaktorze. Bo takie pan nawiązanie nie, do mafii. Panie redaktorze, bo w ogóle nie jest mi przykro, mafii czy nie mafii. Prawda jest taka, że zbudowaliśmy koncert wspólnie z zarządem, z moimi menadżerami, który jest jednym z większych koncernów w Europie. Koncert, który zarabia miliardy, stabilizuje nasze bezpieczeństwo, kupuje złoża, robi potężne inwestycje. I to inwestycje, których w życiu nie było. My rocznie wydajemy 40 miliardów na inwestycje. Poprzednio wydawano 2-3 miliardy rocznie na inwestycje. Zarobiliśmy około 87 miliardów złotych w ciągu tych 7 lat. Wcześniej zarobiono 2 miliardy 900 milionów. Koncern, który na zadania społeczne wydał ponad 1,1 miliarda. Na zadania społeczne, czyli na hospicja, domy dziecka, szpitale, szkoły. Koncern, który pomaga Polakom. Bo przecież, panie redaktorze, pragnę zaznaczyć, że ten koncern do Funduszu Stabilizacji Cen Gazu wpłacił 13 miliardów w 2022. Teraz 15 miliardów, by Polacy mogli mieć zamrożone ceny paliw. Czy gdyby ten koncern nie miał tej wielkości, tej siły, byłby w stanie wpłacić 15 miliardów na zamrożenie cen choćby energii? I panie redaktorze, dzisiaj właśnie, bo to muszę dłużej panu po parę słów powiedzieć, dzisiaj właśnie w Polsce niejednokrotnie chłoszcze się ludzi, którzy cokolwiek zrobili. Czyli nie ma mowy o menadżerach, o innych firmach, które nie zrobiły nic, tylko najlepiej chłostać różnymi i nazwami, określać prezesów, straszyć ich sądami, prokuratorami, ludzi, którzy zbudowali firmy. A przecież, panie redaktorze... Ale tak. Chce pan powiedzieć, panie prezesie, że jest pan genialnym menadżerem, genialnym prezesem? Nie. Podjął pan żadnej błędnej decyzji? Niczego pan nie żałuje? Panie redaktorze, nie. Nie ma ludzi, którzy nie podejmują błędów, ale w przypadku zarządzania powinni wszyscy podejmować decyzji. I w Polsce jest jeden problem. Brak podejmowania decyzji, bo niektórzy się boją. Widząc, jak się chłoszcze Daniela Obajtka, to każdy menadżer firmy Skarbu Państwa zastanawia się, czy ma podejmować jakiekolwiek decyzje. W związku z tym podejmuje się decyzje. Oczywiście czasami się popełnia błędy, ale przede wszystkim trzeba podejmować te decyzje. To wróćmy jeszcze do tych zarzutów wobec pana. Mecenas Roman Giertych zadaje pytanie. Mówi tutaj o fuzji Orlenu z Lotosem. Kto wziął na boku pieniądze? Ile może być prawdy w tych podejrzeniach? Ja nie wiem, czy pan mecenas... Że mamy do czynienia z przekrętem. Panie redaktorze, ja nie wiem, czy mecenas wszystkich mierzy swoją miarą. Nie wiem tego, panie redaktorze. Natomiast to jest fuzja, która była przy zaangażowaniu wszystkich służb w Polsce, bo niejednokrotnie z tymi służbami spotykaliśmy się, ja, całe zespoły, szczególnie nadzorowana fuzja. To była Komisja Europejska, to są międzynarodowe koncerny, to jest Saudi Aramco, które ma kapitalizację 1,4 biliarda dolarów. To jest kwestia 30% rafinerii. I mówiąc takie słowa, to naprawdę trzeba być niedojrzałym i nieodpowiedzialnym politykiem. Powiem panu jeszcze jedno. Ta fuzja zabezpieczyła bezpieczeństwo państwa, bo jeżeli ktoś mówi, że ta fuzja nie zabezpieczyła bezpieczeństwa państwa, to po prostu zwyczajnie kłamie. Bo panie redaktorze, wcześniej państwo w Orlenie miało 27%. Dziś państwo w Orlenie ma bez mała 50%. Czyli wcześniej, proszę pana, gdy państwo miało 27% akcji, Orlen był do przejęcia. Ale teraz Orlen nie jest do przejęcia. Ale nie wszyscy wierzą w te pańskie wypowiedzi. To niech zobaczą na wyniki i ratingi. Profesor Wojciechowski, były minister finansów w wirtualnej Polsce, powiedział tak. To jest kuriozalne, że drugi co do wielkości monopolista na rynku gazu i ropy na świecie trafia w ręce rządu Arabii Saudyjskiej. Warunki odstąpienia od tej transakcji opiewają na 500 milionów dolarów. To jest kwota bliska całej transakcji. Czy ta umowa została podpisana, czy jest okej, czy jest fair, czy ona jest korzystna dla Polski? Wie panie, ja się w ogóle dziwię, że ludzie z tytułami profesorskimi wypowiadają się nie widząc tych wszystkich umów. Umowy trzeba czytać w całości. To nie jest tylko jedna umowa. Ale część umów jest znana. Panie redaktorze, nie jest to jedna umowa, nawet nie jest znany 5% tych umów. To nie jest jedna umowa. To jest wiele umów związanych zarówno z 30% tylko rafinerii. 70% tej rafinerii jest w rękach Orlenu, ale to jest, panie redaktorze, umowy na dostawy ropy. W każdych umowach na dostawy ropy ma pan różnego rodzaju zapisy, bo to jest praktycznie 20 milionów ton ropy do systemu Orlenu, czyli nie tylko do Polski, ale do naszego systemu w tej części Europy. Czyli... I umowy są zabezpieczone. I chcę panu powiedzieć, ja uważam, że zachowaj Boże o szarlatanów, którzy wypowiadają się na temat, to mówię konkretnie o wszystkich, o fuzji, którzy nie widzieli tych dokumentów, nie widzieli umów, nie widzieli analiz.
Panie redaktorze... Ludzie, którzy krytykują tą transakcję, to są wariaci, pana zdaniem? Panie redaktorze, chcąc krytykować tą transakcję, to trzeba widzieć wszystkie dokumenty. Trzeba widzieć umowy. I panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, 23 instytucje w kraju i za granicą, banki międzynarodowe, kancelarie międzynarodowe, akcjonariusze, ratingi. I jeszcze jest coś takiego, panie redaktorze, o czym się nie mówi. Coś takiego jak cel robienia fuzji. Po pierwsze, mówi ktoś o byciu monopolistą. Nie jesteśmy monopolistą, bo dlatego Komisja Europejska dała warunki zaradcze, żebyśmy nie byli monopolistą. To jest po pierwsze. Po drugie, wszyscy ci fachowcy nie widzą analiz związanych z synergiami. Po to się robi te fuzje, by były synergie. I tu nie widzą, bo może pan nie wpuścił kontrolerów. Panie redaktorze, czy pan widział jakiekolwiek umowy międzynarodowe, żeby ktoś puszczał i publikował jej? Czy pan widział umowę na ciech? Czy pan widział umowę Czyli na autostrady? Nie wyobraża pan sobie, żeby pański następca to ujawnił? Jeżeli ujawni, złamie prawo i wszystkie firmy międzynarodowe, które podpisywały umowy z Orlenem, wycofają się z Orlenu, ponieważ nie znam firmy, która by publikowała umowy w tym zakresie. To jeszcze dwa zdania o Saudyjczykach. Czy była alternatywa? Panie redaktorze, wobec Saudi Aramco. Już panu powiem, nie było w ogóle zainteresowanych, jeżeli chodzi o 30% rafinerii i nie spełnilibyśmy warunków zaradczych, jeżeli chodzi o Komisję Europejską. I jeszcze muszę panu dokończyć synergię. W tym roku wypracowaliśmy 1,5 miliarda synergii z tego tytułu. Ale wracając do tego... A był rozważany wariant Iranu? Ale oczywiście kiedyś były rozważane wszystkie warianty. W momencie, kiedy zaczęliśmy dywersyfikację ropy i sprowadzania ropy z innych kierunków, bo nie czekaliśmy na wojnę i nie byliśmy naiwni. W związku z tym również wzięliśmy 3 dostawy spotowe z Iranu, ale w tym czasie weszły sankcje. Nie mogliśmy brać z Iranu. A jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, to pragnę zaznaczyć, że trzeba patrzeć na wiele wątków. Po pierwsze, największy producent ropy na świecie. Po drugie, panie redaktorze, geograficznie jest stosunkowo blisko. W związku z tym transport i koszt transportu jest generalnie do udźwignięcia w całej tej transakcji, więc jest wiele czynników, które wskazały na Arabię Saudyjską. Panie prezesie, to pora na pytania od naszych słuchaczy. Jest ich bardzo dużo. Proszę o krótkie odpowiedzi. Czy na koniec swojej prezesury może pan z dumą przyznać, że pracownicy stacji paliw Orlen zarabiają więcej niż to, do czego zobowiązuje minimalne wynagrodzenie? Pracuję na stacji i od lat zarabiam najniższą krajową. Panie redaktorze, nie ja zatrudniam, oczywiście pochylam się na tym, co roku realizujemy podwyżki w tym zakresie. Oczywiście stacje są prowadzone przez pojedyncze firmy, monitorujemy. Uważam, że w roku 2024 również powinny być podwyżki dla osób, które pracują na stacjach i również to przewidujemy w swoich planach. Ale to nie pan już prawdopodobnie będzie realizował. Ale to już nie ja będę podejmował decyzję. Kolejne pytanie. Jak wynika z zestawienia wynagrodzeń w 2022 zarobił pan w Orlenie 2 200 000 zł. Jak ma się to do szeregowego kowalskiego pracownika spółki, który za ten sam okres zarobił 50 000 zł? Czy jego dzieci, tego pracownika, mają inne żołądki, inne potrzeby? O, wie pan, ja rozumiem pewną kwestię, ale też proszę zobaczyć na odpowiedzialność tak naprawdę i proszę zobaczyć na inne grupy, inne spółki międzynarodowe i innych prezesów. No tak się składa, że to jest zdecydowanie większa odpowiedzialność i tak się składa, że podejmowane decyzje i praca, no nie można jedno porównywać do drugiego, panie redaktorze, więc ja bym chciał, żeby te zarobki w Orlenie były utrzymane, bo jak pan widzi niejednokrotne publikacje, to słyszymy, że nawet 8 milionów jakby prezes zarabiał, to by zarabiał mniej niż w zachodnich koncernach, więc teraz widzę narrację na odwrót. Wcześniej robiono ze mnie milionera, a teraz jest narracja, żeby prezesi spółek powinni zarabiać więcej. Oby te zarobki były utrzymane. Kolejne pytanie, czy nie uważa pan, że ewentualny start z ramienia PiS-u po wieloletnim pobycie w spółce Skarbu Państwa nie jest dla pana szkodliwy wizerunkowo? Panie redaktorze, ale ja nie podjąłem żadnej decyzji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek startowanie i podkreślam, jeszcze jestem prezesem Orlenu i mam czas do podejmowania jakiekolwiek decyzji. Jeszcze przez kilka dni, czy jeszcze Panie przez kilka godzin? Niewiele, ale mam jeszcze czas później na... podejmowanie decyzji.
Czy sądzi pan, że pański zastępca będzie kontynuował politykę rozwoju Orlenu na inne kraje w Europie? Oby tak kontynuował jak my, oby zwiększał ilość, choćby nawet detalu. Dziś jesteśmy w sześciu krajach, zaczynałem, gdzie byliśmy w trzech krajach, i oby utrzymał to tempo rozwoju, które jest dłuższym tempem rozwoju i widocznym jest tym tempem rozwoju, aby uspokoił tą sytuację, która teraz jest. Kolejne pytanie. Jakie czynniki miały wpływ, że przed wyborami paliwo było dużo tańsze, i dalej, jakie czynniki wystąpiły chwilę później, że paliwo podrożało? Panie redaktorze, jest wiele czynników. Na marżu, już to podkreślam, trzeba patrzeć z perspektywy W tej sprawie roku. Przypomnijmy, panie prezesie, jest również śledztwo. Prokuratura w Płocku zrobiła śledztwo, czy wszczęła śledztwo właśnie w sprawie zaniżania cen paliw. Panie redaktorze, no mamy taki... Co mogło narazić spółkę na szkodę w wielkich rozmiarach. Ale proszę pana, nie naraziło, bo jak widzieliście państwo wyniki za trzeci kwartał, to wyniki były bardzo imponujące i nie naraziło spółkę. Ale panie prezesie, ale tak wprost, czy ten cud na Orlenie nie był po to, żeby PiS wygrał wybory? Panie redaktorze, nie, i zaraz panu podkreślę. Na marże trzeba patrzeć z perspektywy długofalowej. I taki sam, panie redaktorze, by cud, wakacje, kiedy mieliśmy promocję 30-40 groszy i czasami jakby pan odjął tą promocję, to też była piątka z przodu. Panie redaktorze, wiele jest przyczyn, dla których paliwo jest droższe, tańsze. To nie jest tylko kwestia dolara, to nie jest tylko kwestia innych dodatków. Ale powiem panu, muszę to panu powiedzieć. Nie wiem, bo tak się składa, że wiem, że jest postępowanie w sprawie. To trzeba będzie niedługo wszystkich polityków też do prokuratury, bo słyszałem z ust Platformy Obywatelskiej, że niedługo paliwo, że będzie paliwo po 5 zł. No to w związku z tym zobaczę, czy też będą wnioski ze strony posłów Platformy Obywatelskiej do prokuratury w tej sprawie. Pragnę jeszcze ale też... raczej nie ma zarzutów za obietnicę. Ale co najwyżej kwestia... Panie redaktorze, takiego, a nie innego zdania opinii publicznej. Panie redaktorze, no może nie ma zarzutu za obietnicę, ja to rozumiem, ale obietnice powinny być traktowane poważnie. Jeżeli ktoś traktuje politykę poważnie, to powinien rzucać słowa i je dotrzymywać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, panie redaktorze, zawsze jest problem. Jak jest paliwo minimalnie droższe, do prokuratury, że jest za drogie. Jak jest za tanie, do prokuratury, że jest za tanie. Panie redaktorze, paliwo przede wszystkim w Polsce jest jedno z najtańszych w Europie. To dzięki procesom fuzji, dzięki długoterminowym umowom. Orlen zarabia generalnie miliardy. I nie chciał pan dobrze pomóc Prawu i Sprawiedliwości. Nie chciał pan pomóc prezesowi Kaczyńskiemu. Przecież jest pan sympatykiem i nawet chyba członkiem PiS-u. Ale panie redaktorze, to, że jestem sympatykiem, nie sympatykiem, jestem członkiem PiS-u, to nie oznacza, panie redaktorze, że mam działać niezgodnie z prawami rynku. A do tej pory, jak pan widzi... Ta obniżka była w interesie Orlenu? Panie redaktorze, do tej pory, jak pan widzi, 87 miliardów jest działaniem zgodnie z prawami rynku. To jakby pan zadał pytanie choćby prezesowi Krawcowi, gdzie było 2 miliardy 900 milionów za 8 lat. No, panie redaktorze, no patrzmy na wyniki. Jest pan dużo lepszy niż nie, panie redaktorze, Krawiec? Nie, ja będę to oceniał. Proszę zobaczyć na wyniki, proszę zobaczyć na wielkość koncernu, proszę zobaczyć na nasze stacje, które są jedne z najnowocześniejszych w Europie. Proszę zobaczyć na cały dorobek. Ja nie mam zamiaru oceniać pana prezesa Krawca generalnie. Nie chciałbym, żeby mnie oceniano. Zobaczę i będę oceniał w momencie, kiedy będą czyny. To tak spójrzmy naprawdę na czyny. Kolejne pytanie. Ile by kosztował, panie prezesie, litr benzyny bez wszystkich podatków i obciążeń? To panie redaktorze, to by było między... To byłoby koło, proszę pana, 3,20. Wow, kiedy tak będzie? Nie wiem. Jak nie będzie obciążeń, jak państwo zrezygnuje z danin. No nie może. No mówię, to jest około 70 miliardów, które właśnie płaci się do budżetu Kolejne państwa. Kolejne pytanie. Dlaczego nie zgodził się pan na weryfikację ABW, aby uzyskać dostęp do informacji niejawnych? Czy nie jest to igranie z bezpieczeństwem państwa w razie wojny? Przecież odpowiadał pan, czy odpowiada nadal, za strategiczny sektor gospodarki. Ale panie redaktorze, ja się stosuję do prawa i klauzule do poufnych posiadam. Mamy kancelarię tajną, mamy osoby, które takie klauzule posiadają, a pragnę zaznaczyć, że wszystko to, co się dzieje w Orlenie, jest tajemnicą spółki, więc tu żadna ustawa mnie do tego nie obliguje, chcę panu powiedzieć, więc ja się stosuję do ustaw, które są i działam na mocy tych ustaw. Gdyby mnie do tego ustawa obligowała, to bym to realizował, ale to nie ma nic wspólnego, że to jest brak bezpieczeństwa, że tu narażam jakieś bezpieczeństwo, bo wszystko jest objęte klauzulą
spółki tak naprawdę. Jak obecnie wygląda sprawa budowy SMR-ów przez Orlen? Zastrzeżenia miało ABW, ale decyzja środowiskowa została ostatecznie wydana. Donald Tusk zapowiedział po przejęciu władzy niezwłoczne odtajnienie opinii ABW, co nie nastąpiło. Czy na chwilę obecną istnieje zagrożenie dla tego projektu? Panie redaktorze, jak wiemy, grozi nam deficyt energii elektrycznej i wszyscy powinni, ci oczywiście, którzy mają kompetencje, powinni zająć się inwestowaniem w źródła i zeroemisyjne, i źródła takie, które pracują w podstawie. I my jako Orlen budujemy i elektrownie gazowe, i fotowoltaikę, i offshore, onshore, realizujemy wszystkie zadania. Czy istnieje zagrożenie dla tego Uważam, projektu? Że nie istnieje zagrożenie tego nie projektu. Ma. Pragnę zaznaczyć, co jest bardzo ważne. Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Ten projekt jest generalnie jak gdyby popierany przez administrację rządową Stanów Zjednoczonych. W ambasadzie były podpisywane umowy. Oczywiście wszystko wymaga weryfikacji. Można A pan minister Kamiński miał z tym bardzo zdanie. Duży problem. Ja nie będę tu oceniał w tym zakresie, ale służby są od bezpieczeństwa, a my jesteśmy od realizowania biznesu i dbania, żeby w Polsce była tania energia elektryczna. I to trzeba realizować i trzeba angażować wszystkie podmioty w Polsce, łącznie z polskim biznesem, bo nie będzie nasza gospodarka, panie redaktorze, konkurencyjna. Nie jest żadną tajemnicą, że pan był w sporze, a nawet w konflikcie z Mariuszem Kamińskim. Uważa pan Mariusza Kamińskiego po tym wyroku skazującym go pod koniec ubiegłego roku na karę 2 lat więzienia za przestępcę? Nie, nie uważam pana ministra za przestępcę. W żadnym wypadku powiem tylko tyle. Ja mogę różnić się w pewnych opiniach i zdaniach. Każdy może inaczej patrzeć na biznes i bezpieczeństwo. Ja generalnie patrzę na biznes i bezpieczeństwo poprzez sojusze, ponieważ trudno, żebyśmy sami wszystko wykonali. Nie mamy kompetencji. Chciałbym, by w Polsce polscy przedsiębiorcy więcej byli, bardziej byli zaangażowani w biznes i to również ten duży biznes związany ze spółkami Skarbu Państwa, bo wtedy to zdecydowanie szybciej realizuje się pewne projekty inwestycyjne. Panie prezesie, czy kolejne pytanie. Czy po pana odwołaniu przez Radę Nadzorczą nowego ministra zostaną w koncernie, bo powiedzmy o jednej rzeczy, ta Rada Nadzorcza, do której pan oddał się do dyspozycji, której się pan oddał do dyspozycji, to jest jeszcze stara Rada Nadzorcza, tak? Tak. Teraz będzie powołana nowa. Nowa Rada Nadzorcza tak. będzie powołana zgodnie to z traniowalnego 6. Tak, czy po pana odwołaniu, ewentualnie 6, w koncernie apolityczni menadżerowie zostaną, którzy dalej będą wspierać wielki mecenat nad polskim sportem przez PKN Orlen? Panie redaktorze, no nie sądzę, żeby to byli menadżerowie apolityczni, ale pragnę zaznaczyć, że przestańmy wierzyć w tą apolityczność i przestańmy ludziom opowiadać o menadżerach niepolitycznych, niezwiązanych. Nawet w Niemczech, gdzie jest bardzo dużo przemysłu, proszę pana, i to nawet stricte prywatnego, firmy są związane z polityką i bez decyzji rządu niemieckiego czy rządu danego landu nie ma decyzji biznesowych. Sam wiem, bo realizujemy różne Chce pan biznesy. Powiedzieć, że premier Donald Tusk zdecyduje o tym, że pańskim następcą będzie ktoś, kogo zna, do kogo ma zaufanie? Ale tak powinno być. Tak powinno Może być. Pana to zdziwi, ale tak powinno być, bo prezes Orlenu powinien mieć kontakt do premiera i to bezpośrednio. Kolejne pytanie. Czy przez działki na Pomorzu przebiegają plany związane z elektrownią? Czy prezes liczy na jakieś odszkodowania? Jaki jest plan biznesowy prezesa? Bogu dzięki, że mi pan zadał to pytanie. Panie redaktorze, tu z wielką stanowczością chcę podkreślić, nie posiadam żadnych działek, które są na terenie budowy atomu. To jest kłamstwo na mnie i na moją rodzinę rzucane niejednokrotnie. Niejednokrotnie, panie redaktorze, i to jest nieuczciwe. Atom będzie budowany na gruntach Skarbu Państwa, czyli na gruntach Lasów Państwowych. W koło tak się składa, są inni właściciele działek, które mają setki hektarów i nie ma wokoło atomu, czy w strefie budowania atomu, rodzina Daniela Obajtka, ani Daniel Obajtek działek. Ile nieruchomości? To jest jedna sprawa. Kolejne pytanie. Ile nieruchomości po wyborach przepisał pan prezes Obajtek? Co znów wymyślił, że nieruchomości kolejny raz zmieniają właściciela? Ale panie redaktorze, ja mam syna i mam prawo mu dać, co chce. I proszę mojego prawa nie odbierać, bym mógł synowi mógł dać, co chce. I to jest wręcz nieprzyzwoite, żeby wiecznie wchodzić na moje księgi. Jest coś takiego jak RODO i widocznie media i co po niektórzy łamią pewnego rodzaju prawo, bo pragnę zaznaczyć, że w tej sprawie toczy się śledztwo w prokuraturze, bo nie można tak sobie ujawniać wszystkiego i w koło. Jest pan osobą i niech mi pan powie, ale panie prezesie. Ale panie redaktorze, ale jakim jest coś skandalem, jak się coś przepisuje synowi, czy daje w darowiznie synowi? Czy to jest skandal?
Nie mi pan powie, czy to jest skandal? Pana zdaniem nie. No moim zdaniem nie. I moim zdaniem większości Polaków nie jest to skandal. Mam prawo swój majątek nim rozporządzać i dać komu chcę, a zwłaszcza synowi. Kolejne pytanie, nawiązując do informacji Mariusza Gierszewskiego. Czy Fundacja Integracji przez Sport Handicap Zakopane wywiązuje się z umowy użytkowania nieruchomości w Borkowie, gmina Choczewo? Dobrze, to też czyli chcę tym podkreślić. Dworku, który pan przekazał w użytkowanie. Dobrze, co panie redaktorze, tu muszę parę rzeczy powiedzieć. Pan redaktor Gierszewski między innymi zabija tę inicjatywę i praktycznie ją zabił z paroma redaktorami, ponieważ chciałem stworzyć wspaniałą rzecz. Ale dlaczego rzecz. Pan tak mówi? Ale zabija? Ale oczywiście. Dziennikarze mają prawo do Boże tego, pana, żeby dziennikarze oceniać mają i informować. Panie redaktorze, dziennikarze mają prawo, ale powiem panu o historii tego. Dziennikarze mają prawo, ale poprzez tą wielką hucpę, która była zrobiona przez dziennikarzy, gdzie nie było tak naprawdę prawdy w tym wszystkim, ta fundacja ma potworne problemy w pozyskiwaniu środków, jest naznaczona, jest wręcz bardzo źle traktowana. Niektórzy wycofali się, sponsorzy z tej fundacji, poprzez właśnie straszenie mają. Ale osobą. Zadaniem dziennikarzy, przyzna pan, panie prezesie, jest prześwietlanie. Ale oczywiście, panie redaktorze, wszystkich tego typu ale rzeczy. To prześwietlanie jest wybiórcze, bo zaraz panu powiem, jakie jest wybiórcze. Panie redaktorze, trzeba znać umowę. Jeżeli się prześwietla, to trzeba zobaczyć, że ja dworek oddałem na 40 lat. I oczywiście to się mówi, ale nie mówi się, że chcąc, bym ten dworek odzyskał, muszę ponieść wszystkie koszty, żebym go mógł odzyskać. To jest jedna kwestia. A nie jest tak, że druga po kwestia, zakończeniu... Panie redaktorze, sekundkę, nie, panie to jest prezesie, jeszcze ważne. Czy po zakończeniu umowy Fundacja Handicap zobowiązuje się do zwrotu nieruchomości w stanie niepogorszonym i zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu poniesionych nakładów? Czyli to oznaczałoby, że panie redaktorze, pan otrzyma nieruchomość w stosunku do stanu pierwotnego wyremontowaną i rozbudowaną? Ale panie redaktorze, jeśli tam powstanie to centrum, ale ja panu powiem, ale jeszcze nie jest dołożona jedna bardzo podstawowa rzecz, panie redaktorze. Że ja nie biorę, nie zasiadam w zarządzie tej fundacji, ani nie biorę złotówki za dzierżawę przez 40 lat. Jeszcze przez 40 lat płacę wszystkie podatki, panie redaktorze. I następna sprawa. Ja za 40 lat jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że już nie będę żył. Więc, panie redaktorze, życzyłbym wszystkim takiego dobroczynności, by ktoś oddał swoją nieruchomość na 40 lat, której nie może odzyskać, a jakby chciał odzyskać, musi ponieść wszystkie w tym zakresie koszty. A czy to prawda, panie prezesie, że fundacja do tej pory nie uzyskała koniecznych zgód i pozwoleń? Już jest praktycznie, no to jest ciężkie, to jest zabytek, panie redaktorze, w związku z tym... To jest dworek. Tak, są prowadzone procedury, oczywiście ten tam dworek ma być był... centrum rehabilitacyjne. Tam ma być centrum, tak? Rehabilitacyjne. Ta fundacja posiada 50 dzieciaków niepełnosprawnych. To ma być centrum rehabilitacyjne poprzez sport. Też centrum w zakresie zespołu Tureta, tego zespołu, który mam ja. To było moje marzenie, by coś takiego stworzyć. Chciałem, panie redaktorze, sam powołać fundację i sam to stworzyć, ale w momencie, kiedy by zobaczyli, że tam jest Daniel Obajtek, to panie redaktorze, to by było wyskazane od razu na przegrano. W związku z tym, by zrealizować swoje dzieło, przekazałem to na 40 lat i to, co podkreślam, ponoszę wszelkie z tego tytułu koszty. A tę nieruchomość i powinno być pan to na pokazywane. Też? Panie redaktorze, tak, powinno być to generalnie, panie redaktorze, muszę skończyć, powinno być to pokazywane jako wzór, a nie coś, co cały czas jestem przez to napiętnowany. To nie jest przyzwoite w tym zakresie. No to jeszcze kończąc wątek, przepraszam, ale one, te informacje funkcjonują w mediach, wątek rodzinny. Pański brat, pan Bartłomiej Obajtek, został odwołany ze stanowiska dyrektora regionalnego Lasów Państwowych. Był pan zaskoczony tą decyzją? Nie, nie byłem zaskoczony. Jest to fachowiec, który od początku swojego życia pracował w Lasach Państwowych. Ma 3 kierunki. Człowiek z wielkim doświadczeniem został odwołany. To była decyzja polityczna? Ale oczywiście, że to była decyzja polityczna i ze względu na zemstę, jeżeli chodzi o moje nazwisko. Ale kto chciał mścić? Panie redaktorze, no nie będę tu wymieniał imion, nazwisk, no ale mój brat został odwołany. To jest faktem. Minister Henning-Kloska informowała jeszcze przed tym odwołaniem, że ona sama zablokowała sprzedaż mieszkania w Gdyni, które pański brat miał nabyć z ponad 90% bonifikatą. Panie redaktorze, no i widzi pan, to jest powtarzane w Lasach Państwowych, jak i w innych kwestiach, choćby nawet służby mundurowe, jest coś takiego, że można nabyć mieszkanie za bonifikaty, jeżeli się pracuje. W Lasach Państwowych w ten sposób 40 tysięcy mieszkań zostało nabytych. Między innymi urzędujący pan dyrektor Lasów Państwowych nabył coś,
coś, co kosztowało 2 miliony z dużą bonifikatą też chyba bodajże 95%. Czyli więc pański brat nie był w żadnej uprzywilejowanej sytuacji. Ale oczywiście, sytuacji, więc pani minister, jeżeli tak dochodzi prawdy, to powinna w takim razie wystąpić do 40 tysięcy pracowników Lasów Państwowych, którzy nabyli nieruchomości z bonifikatami i powinna ich poprosić, żeby te nieruchomości oddali łącznie z jej dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. To jeszcze jedna opinia na temat pana działalności. Ten wspomniany przeze mnie już profesor Michał Romanowski, który jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego i handlowego, uważa, że powinien pan odpowiedzieć nie tylko za fuzję Orlenu z Lotosem, ale też za zakup Polska Press. I on mówi, że tutaj jest nawet mowa o zagrożeniu karą do 25 lat więzienia. Czy pan się nie boi? Panie redaktorze, nie boję się. Nie traktuję tej opinii w ogóle poważnie. I proszę pana, proszę oceniać spółkę akcyjną przez wyniki. Jeżeli chcą zamykać człowieka, który miliardy zarobił dla Polski, jeżeli chcą zamykać człowieka, który zdywersyfikował dostawy gazu i ropy do Polski, człowieka i cały zarząd, gdzie my inwestujemy 40 miliardów złotych, rozwijamy polską gospodarkę i stworzyliśmy czempiona na miarę europejską. Jeżeli za takie rzeczy w Polsce trzeba zamknąć ludzi, no to bardzo dobrze. To ja panu profesorowi powiem, żeby się zajął tymi politykami, którzy sprywatyzowali 1000 spółek, sprzedali 1000 spółek i nie zrobili tak naprawdę nic, a tak naprawdę stworzyliśmy spółkę, gdzie przez międzynarodowe firmy ratingowe Fitch i Moody's podniesione zostały ratingi o prawie 2 albo 3 poziomy. Ale jeżeli takich ludzi się chce Polska zamykać, Press, proszę bardzo. Polska Press, czy te media, które pan kupił, nie stały się tubą propagandową jednej partii, której pan jest członkiem? Panie redaktorze, no nie. W żadnym wypadku nie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, no niedługo Orlen przejmie ktoś inny i zobaczymy, co z tymi mediami zrobi. No a pan myśli, że co zrobi? Nie wiem. To już decyzja należy do innych. Jest pan majętnym człowiekiem. Ma pan duży majątek. Czy może pan dzisiaj, no tuż przed prawdopodobnym odwołaniem albo dymisją, powiedzieć, mogę już do końca życia nic nie robić? Nie, w żadnym wypadku, panie redaktorze. Jestem człowiekiem czynu i zawsze będę pracował, będę łączył pracę, będę łączył biznes, ale zawsze patrzę na biznes tak, by również patrzeć na dobro kraju, na gospodarkę w kraju i wszelkie te procesy, które zrealizowałem, były związane z dobrem kraju, z gospodarką kraju i to widzimy, panie redaktorze, bo dziś 80% Polaków uważa i jest dumna z koncernu Orlen, a 70% Polaków uważa, że Orlen w ciągu ostatnich lat bardzo mocno się zmienił i poszedł do przodu. Jeżeli Polacy jeżdżą poza granicę, jeżdżą, to niech sobie zobaczą na ceny paliw, niech zobaczą sobie na standard stacji, niech zrobią po prostu uczciwie metodą taką porównawczą. I jeszcze jedno, oceniajmy wyniki. Cały czas w tym biznesie nie oceniamy wyników, oceniajmy wyniki. To na koniec, a propos cen. Mówiliśmy tutaj o zapowiedzi premiera Donalda Tuska. On w kampanii wyborczej mówił, że jest jedno proste rozwiązanie, dzięki któremu za litr będzie się płacić na stacjach 5 zł. Czy pana zdaniem 5 zł za litr dzisiaj jest możliwe w najbliższych miesiącach? Panie redaktorze, skoro tak pan premier powiedział, to sądzę, że pan premier to wykona. Ja takiego rozwiązania nie widzę, ale przyjdą następni, zobaczymy. Czyli nie ma szans dzisiaj przez najbliższe miesiące, pana zdaniem, żeby cena spadła do 5 zł? Panie redaktorze, nie ja będę odpowiadał za Orlen. Nie ja jestem w Polsce premierem, w związku z tym będzie zobaczymy, jak będzie wyglądać. Będzie pan tęsknił? Panie redaktorze, zawsze bliski mi jest sercu Orlen i zawsze będę tęsknił za tym. No ale to jest kolejny etap mojego życia, a trzeba to po prostu przejść. Bardzo dziękuję. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, wciąż prezes Orlenu, być może jeszcze przez kilka godzin albo kilka dni. Dobrze zrozumiałem pańską wypowiedź? Panie redaktorze, niebawem będzie informacja. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję i miłego dnia. Również. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.